O powojennej historii Miedzianki mówi się i pisze raczej niewiele. W przewodnikach turystycznych znaleźć można wzmianki o dziejach miasta, któremu dało początek górnictwo i które prawie 500 lat temu doczekało się praw miejskich nadanych mu przez króla czeskiego Ludwika Jagiellończyka. Przez całe wieki w Miedziance z różnym powodzeniem wydobywano miedź, srebro i ołów. W szczytowym okresie około połowy XVI wieku działało tu ponad 160 szybów i sztolni wraz z kilkoma hutami przetapiającymi rudę bezpośrednio po wydobyciu. Ten etap historii zakończył się w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy w Miedziance zamknięta została ostatnia kopalnia. Następny rozdział dziejów niewielkiego miasteczka położonego w Rudawach Janowickich zaczął się pisać w oparciu o górnictwo uranu. Już na początku stycznia 1939 roku niemiecka prasa donosiła o udanym eksperymencie rozszczepienia jądra atomowego uranu przeprowadzonym przez niemieckich naukowców. Uran został odkryty właściwie przez przypadek. Wędrujący po czeskich Rudawach niemiecki aptekarz Klaproth natrafił w roku 1789 na blendę smolistą, minerał nie znajdujący w tym czasie większego zastosowania, a zawierający w sobie nowy, nieznany pierwiastek, który odkrywca nazwał uranem. W okolicy Miedzianki uran w postaci tzw. blendy uranowej wydobywano w niewielkich ilościach już w XIX wieku. Kiedy III Rzesza stanęła w 1939 roku do wielkiego wyścigu w ujarzmianiu energii atomowej, jednym z pierwszych działań hitlerowców stało się zabezpieczenie zasobów uranu. Do badań prowadzonych przez kilka niezależnych ośrodków Niemcy wykorzystywali uran wydobywany w Czechosłowacji, Bułgarii oraz w koloniach belgijskich. Miedziankę pozostawiono w rezerwie, o której zadecydowała nieopłacalność produkcji bądź po prostu konkurencja innych, bogatszych w rudę ośrodków. Koniec wojny i wkroczenie wojsk sowieckich oraz następującej za nimi polskiej administracji dla ludności Miedzianki, podobnie jak dla wielu Niemców z Dolnego Śląska, były olbrzymim wstrząsem. Miejscowość została zajęta przez Armię Czerwoną bez walki.
oczom zszokowanych mieszkańców ukazał się widok nie tyle Rosjan, ile zwolnionych z obozów pracy przymusowej pojedynczych Polaków, którzy potem tworzyli trzon siejącej postrach milicji, ocenianej nisko przez samą władzę komunistyczną, zarówno z uwagi na wyszkolenie, jak i na element ludzki, który w niej służył. Informacje na temat złóż uranu występujących na terenie Sudetów Rosjanie posiadali przynajmniej od roku 1942. Po zwycięstwie w II wojnie światowej w głąb III Rzeszy skierowano specjalną grupę śledczą mającą zebrać wszystkie dane dotyczące planów, projektów, eksperymentów i surowców użytych w niemieckim programie bomby atomowej. W rejon Miedzianki skierowano grupę poszukiwawczą, która potwierdziła istnienie złoża uranu. Na początku roku 1949 utworzono przedsiębiorstwo Kowarskie Kopalnie, które formalnie znajdowało się w gestii komunistycznych władz polskich, a w rzeczywistości podlegało stałej polsko-radzieckiej komisji do spraw eksploatacji kopalni kowarskich, w których system Miedzianka została włączona pod kryptonimem Rejon II. Według relacji mieszkańców Miedzianki, sowieckie grupy poszukiwawcze zlokalizowały pokłady rudy uranu jeszcze przed rokiem 1948. Rosjanie, którzy kontrolowali całkowicie miasteczko i jego okolice, nie tracąc czasu, podjęli na własną rękę pierwsze prace przygotowawcze. W pobliżu kościoła zakwaterowały dwie kompanie rosyjskiej piechoty jako ochrona kopalni. Życie w Miedziance zmieniło się całkowicie. Mimo że pozornie wszystko funkcjonowało normalnie, pod miastem jednak zaczęła się gorączkowo rozrastać pajęczyna chodników, o których niebezpiecznie było komukolwiek wspominać.
Szyby górnicze wybudowano nawet w bezpośrednim sąsiedztwie rynku i chociaż wydobycie uranu w Miedziance objęto tajemnicą najwyższego stopnia, samego miasta nie otoczono drutem, nie stosowano też specjalnych kontroli przy wjeździe. Odpowiednie służby dbały jednak o utrzymywanie atmosfery strachu, podsycanej aresztowaniami i pogłoskami o tajemniczych zniknięciach osób podejrzanych o długi język. Ludzie ginęli nie tylko od promieniowania występującego na dnie kopalni, ale także od karabinowej czy pistoletowej kuli w potylicę. Kopalnie uranu funkcjonowały do sierpnia 1951 roku. Kiedy zakończono ich eksploatację na początku roku 1952, kopalnie istniejące na terenie Miedzianki przekazano Zjednoczeniu Rud Metali Nieżelaznych w Katowicach. W tym czasie szukano jeszcze możliwości wydobycia miedzi i prowadzono dokumentację górniczą. Potwierdzono wtedy istnienie 12 poziomów starych chodników na głębokości od 22 do 220 metrów i ogromną ilość różnego typu szybów. W 1953 roku kopalnię w Miedziance definitywnie zamknięto. Thank you.